Dzień dobry wszystkim w środę, witam was w kolejnym vlogu. Nie jest to może weekly vlog, ale stwierdziłam, że nagram vloga z kilku dni. Jestem bardzo naprawdę wdzięczna, że pod poprzednim filmem było tak dużo pozytywnych komentarzy, że was motywuje, że czekaliście na film, dlatego stwierdziłam, że chciałabym być w tym wszystkim bardziej regularna. Więc dzisiaj znowu jest film, ale chciałabym, żeby on był właśnie taki motywujący. Pokażę wam, jak spędzam dni jako maturzystka, która uczy się do matury i stara się to robić regularnie. Sprzedam wam kilka jakichś tipów, jak ja się uczę. Musicie tego oglądać tylko pod kątem matury, jeśli jesteście w innej klasie, czy może jeszcze jesteście w szkole podstawowej, to ten vlog również może być pomocny, postaram się was zmotywować i siebie zmotywować. Ja ogólnie polubiłam się uczyć, lubię to robić, stworzyłam sobie takie dogodne środowisko, żeby to było dla mnie przyjemne, a nie żeby to był dla mnie tylko przymus, bo gdy nauka była dla mnie takim typowym przymusem, to nic mi nie wchodziło do głowy, a teraz, gdy stworzyłam sobie przystępne warunki, to naprawdę fajnie mi się uczy. Nie wiem, czy powiedziałam, ale jest dzisiaj środa, jest godzina chyba 12. Ja rano musiałam trochę popracować, umyłam sobie włosy, jak umyję włosy, to się czuję tak świeżo, one nie potrzebują pierwszego dnia żadnego prostowania, ani żadnych zabiegów, żeby z nimi właśnie coś robić. Dzisiaj wyjątkowo zjadłam śniadanie na słono, miałam ochotę na jakiś taki mini zdrowy fast food na śniadanie, więc zrobiłam sobie francuskie tosty. Musiałam chwilę popracować i teraz siadam właśnie do nauki. Powiem wam, że dla mnie ważne jest to, żeby sobie rozplanować, co chciałabym tego dnia zrobić. Jak sobie rozplanuję i zrobię taki szczegółowy plan, wtedy łatwiej mi iść za tym planem, łatwiej mi jest gospodarować tym czasem. Bo jak sobie myślę, aha, to, okej, powie rzeczy zapomnę. A tak jak macie taki plan i rzeczy, które musicie zrobić danego dnia, zróbcie sobie taką hierarchię. Najważniejsze, mniej ważne i najmniej ważne. Więc nawet jeśli wtedy czegoś nie zrobicie, to nie zrobicie tej najmniej ważnej rzeczy, bo będziecie szli po kolei, od najważniejszych do coraz mniej ważnych jakichś aktywności czy zadań. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ja tutaj nie chcę za bardzo zdradzać, bo wiecie, o co chodzi. Więc tym kolorem zaznaczyłam sobie rzeczy najważniejsze tego dnia i to chcę robić w pierwszej kolejności. Później fioletowe to są te rzeczy średnie, ale również ważne i niebieski to chciałabym to zrobić, ale nie wiem, czy starczy czasu i na dole też zapisuję sobie zawsze takie zdanie, dobre rzeczy, które mi spotkały danego dnia i później na koniec dnia wpisuję, co? Otworzyłam sobie okno i zdjęłam tą koszulę, bo jest strasznie gorąco, jest końcówka września, a jest pogoda jak w sierpniu, ale już to pominiemy. Ja zabieram się najpierw za matematykę i pewnie zajmie mi to około 1,5 godziny. I żeby sobie umilić matmę, ja na przykład lubię puścić sobie muzykę na słuchawkach, jakąś taką powerful, bo robiąc matmę, wiecie, to raczej idziecie za schematem, robiąc te zadania, więc muzyka wam raczej nie będzie przeszkadzać, także ja bardzo polecam sobie słuchać muzyczki podczas robienia zadań i wiadomo, jak coś nie wychodzi, sprawdzać sobie na filmikach, ale... Ja pierniczę, tak wygląda moja matma. I proszę, nie wiem, nie wzorować na moich odpowiedziach, dlatego że to nie wszystko jest dobrze tutaj, bo później było poprawione, ale to są realia po prostu uczenia się. Ja zjadłam sobie obiad, upiekłam dzisiaj takie super cukinie, przypomniałam sobie o tym przepisie, bo kiedyś robiłam go non-stop i teraz wróciłam jeszcze kończyć ten polski, bo no nie skończyłam tego wcześniej i chciałabym dzisiaj upiec rogaliczki. Nie wiem, co mnie naszło, ale muszę to dzisiaj upiec, także poświęcę na to trochę czasu. Skończę się uczyć i chciałabym jeszcze iść na spacer. Ja jak nie mam jakiejś i chociaż jednej aktywności w ciągu dnia, po prostu nie mogę usiedzieć. Ja lubię tak spędzać dzień. Wiem, że nie każdy lubi, nie każdemu się może chce, dlatego proszę tutaj do mnie się nie porównywać, że ja mówię, że trzeba iść. Nie, absolutnie tak nie mówię. Ja po prostu mówię, że ja dobrze się czuję, jak po prostu jestem cały dzień w ruchu i cały dzień jestem aktywna, a dzisiaj akurat cały dzień siedziałam, uczyłam się i nie robiłam nic za bardzo takiego, że nie wiem, związanego ze sportem, tylko tak. Odzywam się już całkiem wieczorem, bo zaraz będzie 22. Ja właśnie wydrukowałam sobie jeszcze notatki ze średniowiecza. Trochę mi się wszystko przedłużyło dzisiaj, dlatego że wróciłam dopiero co ze spaceru tak naprawdę. Byliśmy z moją mamą i z moim psem. Jak pewnie widzieliście, zrobiłam rogaliczkę, na którą miałam taką ochotę. Zrobiłam białą czekoladą i z serem drugie. I po prostu ja jak coś upiekę dobrego, ja nie mam umiaru, po prostu tak najadłam się tymi rogalikami. Wydrukowałam sobie notatki ze średniowiecza i stwierdziłam, że mam ochotę jeszcze coś wieczorem zrobić produktywnego, bo tak naprawdę tej nauki nie było dzisiaj jakoś strasznie dużo, bo pochłonęły mnie też inne rzeczy, tak.
Najprostszy przykład na to, że najciężej jest zacząć. Tak naprawdę zbierałam się bardzo, czy w ogóle zaczyna się ten polski, czy nie. Ale udało mi się zebrać, skończyłam polski i teraz nawet przyszła mi ochota, żeby coś wydrukować angielskiego. Wiadomo, nie zrobię tego całego, bo to ma gdzieś z 15 stron, ale chcę sobie porobić trochę, bo to też miałam zapisane na dzisiaj. Dzień dobry wszystkim w czwartek, ale szybko minął dzisiaj ten tydzień. Dzień dobry, witam się rano z auta. Wyjechałam dużo wcześniej dzisiaj, bo w moim mieście jest tyle korków, że ja jeżdżę jednym objazdem, później jadę obwodnicą i dalej się spóźniam, ale dzisiaj akurat jakoś jakimś cudem jestem na czas, także się do was odezwę. To jest czwartek, ja co dwa dni wylatuję, więc musiałam też przyjechać kupić parę rzeczy, czy już tak dopiąć ostatecznie niektóre sprawy, żeby na wyjazd wszystko zostawić, zrobione. Wrócę do domu i tak mam ochotę iść na jakiś spacer, ale nie wiem, czy znajdę dzisiaj czas. Muszę sobie kupić coś do jedzenia i kupić jakieś kosmetyki i tak dalej, więc zaraz się tym zajmę. Trzeba zacząć się pakować. Kiedyś to uwielbiałam, teraz tak średnio. Ja wróciłam z zakupów, byłam w Rosku, wydałam dużo pieniędzy. Nie wiem, na co to idzie tyle pieniędzy, ale w sumie mam dużo potrzebnych rzeczy, butelkę Dafi, bo to w podróży jest must have. Te małe pierdółki, jakieś żele i tak dalej. No, wszystko mam, dlatego wracam, ale no jeszcze nie do domu. Nie było mi dane jednak się wyrobić dzisiaj na ten spacer, ale to i dobrze, bo zrobiło się strasznie gorąco, a ja nie lubię właśnie chodzić, jak jest tak strasznie gorąco, więc pójdę sobie wieczorkiem. Wróciłam i od razu zabrałam się za robienie, moi drodzy, angielskiego. Ja staram się właśnie powtarzać, tak jak wam cały czas mówię, tą gramatykę z tego angielskiego. Podrukowałam sobie jakieś rzeczy na angielski i robię gramatykę, jakieś słowotwórstwo. To jest bardzo fajne, wydrukowałam to wczoraj i zaczęłam robić, no ale to nie ma odpowiedzi, więc no, robiąc coś, co nie ma odpowiedzi, tak naprawdę nic się nie uczę, bo mogę myśleć, że robię coś dobrze, ale no robię to źle. Stąd biorę te materiały, są bardzo fajne, tylko nie wszystkie właśnie mają odpowiedzi. To jest bardzo fajne, bo tutaj tłumaczycie sobie zdania z polskiego na angielski, żeby utrwalić sobie słówka, to jest świetne. Później miałam kurs maturalny o godzinie 11, u mnie chmurowy. Wiem, że dużo osób to ciekawi, dlatego tutaj poświęcę mały rozdział i troszeczkę o tym opowiem, jak to u mnie w szkole wygląda. Ja chodzę do szkoły w chmurze i nie mamy nauczycieli, ani nie mamy jakichś lekcji. Nic nie jest nam jakby z góry nakazane, że wtedy czy wtedy mamy być gdzieś na jakiejś lekcji. Absolutnie nie. Ale za to mamy kalendarz przepełniony zajęciami, tam jest codziennie mnóstwo zajęć, na które możemy uczęszczać, czy zajęcia jakieś, nie wiem, pomocy psychologicznej, do nauki języków, do pomocy maturalnej, mnóstwo, jakieś konwersatoria na jakieś różne tematy. No, tak naprawdę ta szkoła jest tak przyjazna, tak naprawdę bardzo dużo czasu jest tam poświęcone na nasz samorozwój, no chociażby te lekcje, które nie są totalnie związane z podstawą programową, jakieś konwersatoria na dane tematy, czy pomoc psychologiczna, no wspaniała rzecz, uważam. Przede wszystkim też bardzo dużo możliwości, żeby na przykład rozwijać się i uczyć języków. Ja chodzę na kursy maturalne od tego roku, chodzę na angielski na rozszerzenie, z tego co mi się wydaje, 2 razy w tygodniu. Chodzę na polski podstawę raz w tygodniu 1,5 godziny, chodzę na polski rozszerzony raz w tygodniu 1,5 godziny. Ja uwielbiam te kursy, za to powiem wam, że no to się może wydawać, że jakieś lekcje online, w kursach jest coś innego, wszyscy się udzielamy, jakieś fajne materiały są przygotowane. Jak chcemy, to mówimy, jak nie chcemy, to nie mówimy. Nikt nas nie wywołuje, nikt nas nie odpytuje. Jak chce się, można przyjść, może przyjść w trakcie, można przyjść, wyjść, kiedy się chce, dlatego to jest świetne. Taka forma bardzo nowoczesna, dużo takich zajęć panie organizują, gdzie no sami jakby myślimy tak już typowo maturalnie. No świetna rzecz. Mnóstwo możliwości, to tak się mówi, że no my na edukacji domowej nie mamy pomocy żadnej od tych szkół i tak dalej. No ja uważam zupełnie inaczej, ale to każdy sobie może interpretować i absolutnie nikomu nie mówię tutaj, że moja szkoła jest lepsza, bo tak nie jest. Ja po prostu tutaj przedstawiam swój punkt widzenia, bo wiem, że to jest taki temat, gdzie każdego to interesuje, mimo że te informacje ciągle napływają, to dalej ludzie się pytają o te proste rzeczy. Ja jak mam czas, to odpowiadam wszędzie, gdzie tylko mi piszecie, czy nawet na mailu, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek właśnie staram się odpowiadać, bo sama jak szłam na edukację domową, nie było tych informacji tak łatwo dostępnych jak teraz. Witam się trochę później, zrobiłam sobie nawet przerwę, skończyłam całą tą kartę i wydrukowałam sobie nowe rzeczy, tym razem proszę bardzo o tworzenie przesłuchów. Dzisiejszy dzień koniecznie chcę zacząć właśnie od tego przypomnienia i pokazania wam realnego stanu mojej cery aktualnie. Ja jutro wyjeżdżam i to jest po prostu klasyk. Zawsze mi się musi coś po prostu spierniczyć na jakieś ważne wyjścia, wyjazdy. Dlatego proszę bardzo, no nie zawsze to wygląda tak super jak na TikToku czy Instagramie. Coś sobie na to podziałam. Wkładam takie serum AHA plus BHA z Garniera, czyli tak naprawdę kwas salicylowy.
z glinką, to komp wam wszystko tak wyciągnie z tej skóry. Pamiętajcie, żeby glinka oczywiście obowiązkowo spryskiwać jakąś wodą. To nie zniweluje problemu do zera, ale troszeczkę na pewno pomoże. Witam się już trochę później, jakieś 2 godziny później, ogarnięta, pomalowana, ubrana, bo zaraz lecę na paznokcie. Tak naprawdę zrobiłam maseczkę, musiałam rzucić pranie. Trochę sobie usiadłam, wiecie co, do pierwiastków, bo teraz robię całe takie powtórzenie. Chwilę porobiłam zadania, coś tutaj sobie zanotowałam, ale nie miałam rano czasu tak naprawdę, żeby się uczyć, więc wrócę, pewnie się zajmę, bo chciałabym pokończyć takie rzeczy, które zaczęłam, żeby już wrócić tak z czystą kartą i zacząć sobie coś innego, a nie wracać jeszcze do rzeczy, które mam zrobić. Przed chwilą przyszła do mnie paczka z Vinted, więc pokażę, co tutaj mam. Zamówiłam sobie już na jesień taki sweterek z Ralpha Laurena. Ja bardzo lubię ich swetry, są super wykonane. Tym razem wzięłam sobie taki biały, zwyczajny, klasyczny, z granatowym dodatkiem w rozmiarze, kochani, M, bo to z tymi swetrami jest różnie, bo one są bardziej takie dopasowane, a ja wolę takie oversize'owe. Także jeszcze dorwałam taki super sweter, bo zapłaciłam za niego 120 zł. A normalnie te swetry są dosyć drogie, bo kosztują 500-600 zł. Także super promka. Ja już się zbieram, bo tak naprawdę nie mam czasu, muszę już lecieć. Także odezwę się do was później, pokażę wam może update paznokciowy. Chcę to pokazać jakoś w świetle dziennym, bo to jest taki pigment Hailey Bieber. Na maksa mi się podobają, po prostu jestem zakochana. Ja uwielbiam takie klasyki. Przyszła pora na zakończenie vloga. Tak naprawdę dzisiejszy dzień to była dosłownie migawka, szybkie urywki, ale mam nadzieję, że film wam się podobał. Miał to być typowy study vlog, no ale trochę się plany pozmieniały. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć po prostu takiego typowego study vloga, gdzie się uczę i was motywuję i nie pojawiałoby się tam prawie nic innego niż właśnie ta nauka, czy jakieś moje porady. No koniecznie dajcie znać. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Jakby to oglądacie, ja już żyję moim Dolce Vita lifestyle, dlatego że jestem już pewnie we Włoszech. Przynajmniej mam taką nadzieję, także do zobaczenia w kolejnym filmie. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru czy miłego poranka i buziaczki.